Cześć, z tej Cynka. Dzisiaj przychodzę do Was z utworem Young Volcanoes autorstwa Fallout Boy. Jest to piosenka nie popkulturowa, ponieważ mimo, że nie pojawiła się w ekranizacji tej książki, to chyba wszystkim fanom tej serii pierwsze, co przychodzi na myśl po wysłuchaniu tego utworu, to Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, autorstwa Ricka Riordana. Jest to seria książek niesamowicie dla mnie ważna, bo to były książki, które wciągnęły mnie w mitologię, co potem wciągnęło mnie w historię sztuki, ale mniejsza, nieważne. To były pierwsze książki, które sobie kupiłam sama, które znalazłam nie z polecenia kogoś, ale sama do nich dotarłam i które tak niesamowicie mnie wciągnęły, że potrafiłam przeczytać jedną książkę w jeden wieczór. I do tej pory zdarza mi się czytać Ricka Riordana z mniejszym zapałem, bo niestety Rick się skończył w pewien sposób, ale nadal czeka mnie jeszcze podróż z kronikami rodu Kane i w sumie to nie mogę się doczekać, aż w końcu powtórzę Percy'ego Jacksona. Tak, to będzie fajny powrót. To jest seria książek, która opowiada o niesamowitej przyjaźni, poświęceniu. Można ją porównywać do Harry'ego Pottera, ale ja nie lubię tego robić, bo są kompletnie inne. Jednak książki same w sobie są już na troszkę wyższym poziomie niż Harry Potter był. No i przedstawiają coś unikatowego, bo przedstawiają historię herosów, którzy zbawiają świat, co nie jest takie oryginalne, ale wtedy po prostu rozwaliło mój świat. I te książki są naprawdę pełne humoru, pełne bardzo fajnych opowieści i też niesamowicie dużo się można dowiedzieć o samej mitologii greckiej dzięki nim. To był jedna z moich najlepszych podróży książkowych i wszystkich zachęcam do przeżycia jej, nie tylko nastolatków, nie tylko dzieci, do których to niby jest skierowane, ale także dorosłych. Bo wydaje mi się, że każdy tam znajdzie coś dla siebie. I to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że się Wam podobało. I do zobaczenia już niedługo. See you soon. Bye!